Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. 22 odcinek Shadow of the Tomb Raider. Jeżeli pomylę numerek, to poprawię się w opisie, ale mam wrażenie, że to jest 22. Ostatnie dwa odcinki spędziliśmy na eksplorowaniu Galeonu Cordoba, zamkniętego w niesamowitej grocie. Odkryliśmy tam sobie grobowiec i ten grobowiec został przez nas całkowicie zwiedzony. A teraz co? Próbujemy się dostać z powrotem do naszej głównej świątyni. Być może jest wejście gdzieś tutaj. O, tu chyba mamy drogę powrotną, wygląda na to. I idziemy dalej szukać świątyni węża. Wskakuj, wskakuj, Lara, nie bój się. No, nie wyglądało to fajnie, jakbym tam spadł. I mamy naszą drogę powrotną. Gdzie miała być. I oczywiście tunel pod wodą, którym się tu dostaliśmy. Może być dosyć ryzykowne to, co w tym momencie zrobiłem, dlatego że nie wziąłem tlenu za bardzo. Okej. Jesteśmy tam, gdzie byliśmy na początku. Szukamy drogi do świątyni węża, moi drodzy. O ile pamiętam, to wyjście było jakoś tak śmiesznie. Brak sprzętu, ok. O właśnie. Tu zakończyliśmy naszą przygodę. Idziemy dalej w tym kierunku, w takim wypadku. Ostrożnie, Lara, ostrożnie. Auć! Mówiłem ostrożnie. To tylko zwykły dźwięk. Tylko zwykły dźwięk. To tylko zwykłe dźwięki. A ja się boję takich dźwięków, więc... Kiedy tak będę uważał, że jestem, udawał, że jestem bardzo odważny. O kurde, jaki pomnik niesamowity.
Jezu Chryste. O, fajnie. To nie wygląda zbyt budująco. Zwłaszcza, że to jest żołnierz z naszej obecnej ery. Jest i strzelba. No i teraz ciekawa Lara, gdzie ty schowasz tą strzelbę w tej sukience? Przede wszystkim. Standardowa strzelba powtarzalna sił twórcy. Trójcy. Tu było jeszcze jakieś pomieszczenie, do którego do dostania się ta strzelba była potrzebna. Pytanie, czy warto wrócić, czy jednak zachowamy sobie to na kiedy indziej, spróbujemy poprogresować trochę ze story. To pewnie zaginieni żołnierze trójcy. Mamy tam bliżej. Mamy tam ognisko, więc w każdej chwili będziemy mogli się tam wrócić. Dobra, idziemy dalej ze story. O Jezu, ktoś tam przebiegł. Ja nie chcę się z nimi strzelać, ani z nimi walczyć. Ja jestem friendly. Friendly Lara jestem. Jezus. Co się dzieje? To są ludzie, którzy tam funkcjonują. Звук шала. Zabili mi Larę! To było ostre. Szlak! Nie
Cofnijmy się trochę. Jest ich więcej. Mnie chyba ostatni zabił, no. Dobrze, jeszcze raz. Wytnę ten kawałek. To może być trudniejsze niż się wydaje. Także ja to skrócę o ten moment. Jeszcze tam wybiegli, no. To jest jakaś masakra. Ile ich tu? Dobrze, dobrze, że to już trochę przeskoczyło do przodu. Więcej ich nie było? Pora się ruszyć. Dobra, ruszyłem się. No boję do strzelby. Uff. No dobrze, to było dosyć intensywne, trzeba przyznać. Idźcie do karabinu. Aha, tu można było w te skrzynki strzelać. O, widzicie. Znaczy w te takie baniaki. No dobrze, chodźmy dalej. Zobaczmy, skąd oni przyszli, bo przecież to jest najlepsze miejsce, żeby wykombinować, nie? Właśnie myślałem, że będę próbował z łuku, ale z łuku się chyba nie da.
Za dużo wrzeszczą. No, chciałem być takim dobrym Tomb Raiderem i takim ekologicznym i próbować tylko z łuku. Ale pewnie bym w życiu sobie nie dał rady tutaj z łuku strzelając. O kurczę, oni biegają nade mną. Super wiadomość. Takie jakieś ścieki prawdopodobnie. Czaszki w tym pływają i jakieś ciała. Śmierdzi pewnie strasznie. Dobra. Tu mamy jakąś konstrukcję, której można użyć za pomocą czekanu. Tu jest przejście. Ale zanim tego przejścia, to spróbujmy. Coś to blokuje. Coś to blokuje. Dobra. Coś tu jeszcze blokuje. Zaraz sprawdzimy co. Ten różaniec ma 0,6, a nie 5 jak zwykle. To bardzo ozdobna odmiana różańca Brygidek. Coś na nim wyryto. Coś na nim wyryto, no właśnie. I tu można sobie to teraz obejrzeć bliżej i poszukać, gdzie i w którym miejscu co na nim wyryto. Dobra, tu jest. Ajaj, oglądaj. No dobra, nieważne. Coś tu jeszcze dalej nam blokuje tam. Miałem trochę nadzieję, że tutaj będzie można... ...się troszeczkę przesunąć dalej, ale tu chyba tak to nie pójdzie, nie? Tu nie można nigdzie do góry. A nie można też tutaj. Właśnie. No i proszę. Okej. Tylko, wiecie co, jest jeden problem. Ja nie za bardzo wiem, co ja tym otwieram. Czy co ewentualnie tu tym zmieniam. Czy powinienem jeszcze kręcić, czy już nie? A, dobra. Aha. Jest jakaś cywilizacja. Ale... Cywilizacją. Sprawdźmy, co tu jest jeszcze. Dobra, tędy się nie da. Tędy przypłynęliśmy. Dobra. Więcej tu nic nie ma. Mamy full... Ruda złota. No.
No dobrze. To jest ewidentnie jedyna droga. Pułapka, proszę bardzo. Muszę się dostać na drugą stronę. No, tylko jeden był na szczęście. I teraz. Na drugą stronę można iść tu bokiem. Okej. Oczywiście zaostrzone pale na dole, żeby nie było tak prosto. Świetnie. O kurde. Popatrz tylko na to, co się kryje za drzwiami. No patrzę, patrzę. Patrzę i on co mnie wierzy, Lara. A ty samobójczyni jesteś. Otwórz bramę. Miejmy nadzieję, że uda nam się otworzyć tą bramę. Zgodnie szybko. Dobra. No to eksplorujemy. Skrzynia może tu być. No może, może. Tu może być ta skrzynia, której szukamy. Iszczel i Czakczel, strzegące skrzyni. Wygląda to bardzo interesująco. Więc... O, tu jakiś jeszcze dodatkowy artefakcik. Okej, Lara wyciągnęła strzelbę. Więc tam po przeciwnej stronie na pewno jest ktoś, kto nam pomoże. Pomoże nam... W znaczeniu będzie nam próbował przeszkodzić. To trochę nie ma sensu to, co powiedziałem, ale wiecie, o co mi chodzi. Tu też Lara wyciągnęła z łuk. Więc też ktoś przyjdzie do nas. Ewidentnie trzeba przestawić jedną z tych konstrukcji, z których ta woda się wylewa, po to, żeby ona mogła spływać w troszeczkę innym kierunku. Tylko teraz jak to mamy zrobić? Mamy jakąś nową konstrukcję po tej stronie. Nie, nie tędy. Tych zagadek może być naprawdę bardzo, bardzo dużo teraz.
to jest w takim wypadku po drugiej stronie. Po drugiej stronie mamy ten korytarz, w którym są na pewno obcy. Czy obcy w znaczeniu przeciwnicy. Mamy również to. No to się nie da wskoczyć. Ok. Nie mam na to miejsca. No i niestety to jest ten kolega, który nas próbował tutaj ciachnąć. Jak również widzę tu całą masę żołnierzy. Czyli oni tu... O Jezu! Boję się. Uf. To na pewno jeszcze troszkę potrwa, moi drodzy. No tak, widzę, tutaj jest jakaś konstrukcja. W ten sposób można będzie, no właśnie, przepłynąć tutaj dołem. Jak będziemy, można również podłączyć coś do tej konstrukcji. Ewidentnie musimy ruszyć na górze tą część, żeby zaczęła woda się wylewać z tego tutaj. Jak również tu mamy jeszcze coś, co ewentualnie posłuży nam w przyszłości do zaczepienia jakiejś liny. Prawdopodobnie tutaj. Dalej się nie da, ale da się w tą stronę. Ha! Ale jest jeszcze jedna opcja i tu się zaczyna to robić ciekawe, bo ta zagadka może mieć kilka rozwiązań, dlatego że tu mamy jeszcze jeden. Się nie da? A z drugiej strony? Z drugiej strony się da. Ojej! Tam wlazł gość na górę. A tam włazi następny. No dobrze. Tu wyraźnie będzie jeszcze trzeba w kilka miejsc poprzestawiać te konstrukcje. Nad tą zagadką pozastanawiamy się w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia za chwileczkę. Trzymajcie się. Hej, hej.